Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale rozrywkowym na kanale Calcio Merito. W materiale wyjątkowym, bowiem jest to materiał kolaboracyjny. Dzisiaj poza mną i poza Jankiem, którego już doskonale znacie. Cześć wszystkim. Jest także Kacper z redakcji Angielski Espresso. Cześć. Prywatnie kibic z Manchester United, wielki sympatyk Premier League. I zagramy sobie dzisiaj w quiz transferowy. Zasady tego quizu są banalnie proste, bowiem powiem po prostu im piłkarza, powiem klub, do którego trafił, a uczestnicy będą musieli podać rok, w którym to było, a także z jakiej drużyny przeszedł do tego klubu. Więc myślę, że tym szybkim wstępem możemy zaczynać. Oczywiście przypomnę no jeszcze tylko... za każdy z tych po punkcie, czyli można 2 punkty za konkurencję tak dostać. Jest. Przypomnę tylko o linkach w opisie, tam także będzie link do kanału od chłopaków do ich portalu. No to co, jedziemy z pierwszą rundą. Okej, okay, zaczniemy sobie najpierw od transferów z Serie A do Premier League. Runda pierwsza i Marcel Desailly do Chelsea. W którym roku i z jakiego klubu? Dobra, klub jestem pewien. W którym to było roku? Tutaj rok idzie totalnie na czuja. A ty, Kasper, jak tam? To nie moja epoka. No zobaczymy. Ja już mam... No moja też nie. Ale powiem tak, jesteście pewni klubu? Przynajmniej? Klubu mi się tak. Wydaje, ale to jest, wiesz, to jest tak, że ty niby jesteś pewien, a się zaraz okaże, że... No, tak to jest w tych quizach. Co no mogę powiedzieć? Powiedzcie w takim razie, co macie, jeśli już napisaliście oczywiście. Dobra, ja już pokazuję do kamery swój ten. Tak, właśnie, jeszcze właśnie, ja też muszę pokazać, zanim coś powiem. U mnie jest klub Milan i rok 96. U mnie Milan i 2001, bo mi się coś kojarzy, że jeszcze chyba w tym wieku tam grał. W takim razie obaj macie po jednym punkcie. Niestety żaden z was nie trafił roku. Był to rok 1998. Ajajaj. Ale to była moja pierwsza myśl. No ale po jeden, także myślę, że jest okej i jedziemy z rundą drugą. A w rundzie drugiej kolejnym zawodnikiem jest, ja już wam tutaj wysyłam, Attilio Lombardo. Skąd trafił do Crystal Palace? Ten Olek jest chyba niepoważny. No powiem no tak ja właśnie widzę, że to jest już nie, taka... Nie, ja robiłem, ten quiz, ale wydaje mi się, mogę wam powiedzieć, że to jest chyba najtrudniejszy przykład teraz. Domyślam tak się, bo na to jest nawet zawodnik, którego ja średnio kojarzę. Attilio Lombardo. Znaczy, może trochę wstyd generalnie, ale mi to trudno to jakoś przypisać do jakiejś konkretnej ery. W ogóle... Ale Kasper, Jezu. Spokojnie, to nawet ja mam problem z tym pytaniem. No tutaj akurat Olek, który układał quiz... Olek, zemsta teraz za te wszystkie quizy. Przecież on sam układał w nie, pierwszym lockdownie. Niestety, dobre chłopaki z angielskiej espresso dostają rykoszetem, ale co poradzić? zobacz, kurde. To by trzeba jakoś strzelić, tak? Skąd może przyjść gość? Mogę wam dać taką podpowiedź małą. No dawaj. Bo właśnie tak, mówiliście, no. Że nie możecie za bardzo przyporządkować do jakiegoś okresu czasowego. Jest to raczej taki starszy przykład. No w sumie Crystal Palace Premier League, no, no. Tak to. Jest jeden rok, kiedy tam grali. W tym wieku, jeszcze poza obecnym pobytem. A wcześniej to już jakieś takie... Kurde. Dobra. Nie wiem nie, czemu. Może tak to rozegramy. To może być totalny strzał. Ale... Dobra, spróbujmy tak. Też się pokazuje. Okej, okay, oby już pokazaliście, tak? No. Ja dałem Parmę i rok 2004. Mhm. A ja Lazio 95. No i niestety nikt nie trafił. Był to rok 1997, a klubem był Juventus. O proszę. No to jestem zaskoczony. Więc wzięło z zaskoczenia. No ja również. Po dwóch rundach wynik wciąż remisowy i jedziemy do rundy trzeciej. A w rundzie trzeciej Roberto Di Matteo do Chelsea. Uhuhu. No póki co dość odległe przykłady. Ale tu mi się wydaje, klubie. Że przynajmniej klub znam. Znaczy bo znowu będzie śmiesznie jak się okaże, że nie znam, ale... Nie no, tu klub, czekaj, skąd on tam mógł? No jak myślę, ja jak sobie myślę Roberto Di Matteo i Liga Włoska, to ja go cały czas mam przed oczami właśnie w jednej koszulce. Ale za Chiny Ludowe, ja nie no to wiem będzie, czy to jest... To będziesz się ze mną prowadził, bo słuszne. Ja tutaj wątpię, że dobrze to ogram. Jeszcze trzeba rok.
Nie, ja tutaj robię podwójny strzał, bo wątpię, że cokolwiek tutaj ogram. Oleg, będziesz bity za to. Dobra, nie, dobra, ja mam. To pokazujemy. Też się mogę zaprezentować. Ja tutaj dałem po prostu... Ja dałem Lazio 2000, ale dałem, żeby coś po prostu napisać, niekoniecznie mądrze. Okej, okay, Kasper. Parma 96. No i obaj macie po punkcie. Bo jeden trafił klub, a jeden trafił rok. A. I było to Lazio, rok 96. O proszę. Więc podzieliliście się tutaj punktami 2 do 2. I no to jedziemy z... W ogóle przepraszam, że się spytam. Di Matteo grał w Parmie, czy nie grał w Parmie? Wydaje bo z jakiegoś mi się, powodu że... mam, mam widok ja się Di Matteo. Rodziłem. Ja mam właśnie musimy, wrażenie, że musimy Di Matteo to sprawdzić cały czas... Wkleję wam w montażu, jak nie zapomnę. No właśnie, ale, żebyś nie zapomniał no wkleić. Właśnie. Runda czwarta. Okej, okay, runda czwarta najprostsza z tych dotychczasowych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znowu Chelsea. Nie, Antonio to bardzo Rüdiger. Łatwe. Tylko teraz z sezonem się nie wyłożyć. Dobra, ja już mam. Tego jestem pewny. Ja sobie muszę chwilę ułożyć. Kto go ściągał? Dobra. Jesteście już pewni odpowiedzi, pokazaliście obaj, tak? Tak. W takim tak razie jest. Czekam na odpowiedź. Roma 2017. To samo. To samo i również po punkcie 3 do 3. Nie, 4 do 4. Po 2. Byliście 2, no. 2 punkty, w takim razie 4 do 4 i jedziemy z rundą piątą. A w rundzie piątej już wam wysyłam. Pablo Osvaldo do Southampton. Pablo Osvaldo do Southampton. Rok chyba wiem. Chyba. Ale klub mam takie wątpliwości. Nie wiem, czy uzasadnione, czy nie. To ja chyba ten. Ja nie to, że jestem w 100% pewien, ale ja się domyślam, że to chyba o to chodzi. Dobra, ja mogę pokazać. Ja też. Okay. Dobra, więc w takim razie przeczytajcie, co macie. Ja dałem Inter 2015. Ajajaj. A ja Romę 2013. Ajajaj. I dwa punkty wędrują do Kacpra. Ajajaj. Bowiem była to Roma. Powiedzieć 2013, prawda? Tak jest. Tak jest, czyli 6 do 4. A ja to wam powiem, że też bym dał jakiś 2015 rok, ale mi się przypomniało, że Pablo Osvaldo chyba z Manchesterem City taką bardzo ładną bramkę strzelił z narożnika pola karnego, lobując Joe Harta. I to była super bramka, bo to chyba z kroku w ogóle zrobił, jakoś z miejsca to uderzał. I mi się tak mówię, to było dawniej niż 2015 rok na pewno, więc dałem 2013. W takim razie, no póki co, no czy Kasper ma łatwiej, biorąc pod uwagę, że to są transfery do Premier League? Nie wiem, mi się wydaje, że poziom jest dość tutaj wyrównany i ostatnia runda z Serie A do Premier League. Okej, okay, runda w takim razie szósta, ja już wam wysyłam. Emanuele Giaccherini do Sunderlandu. Giaccherini do Sunderlandu. Ojej, kłopoty Janka. Tylko w którym roku on wylądował na Stadium of Light? No właśnie mam ten sam dylemat. A klubu jesteście pewni? No mi się wydaje, że jestem pewien. No średnio. Ale to jest, albo to może być podchwytliwe, ale nie musi być podchwytliwe. Ale jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby Sunderland go brał z tego drugiego klubu, o którym myślę, więc to mogę to powiedzieć potem. I mi się coś kojarzy, że on przychodził w styczniu. Ale to nie jestem w 100% pewien, więc mogę pokazać. Nie wiem, ja tutaj leżę na tym quizie całkowicie. Ja pokazałem, że to było 2013 rok i przychodził z Juve. 2015 i Juve dałem. I było to Juve, ale jeden z was trafił rok i był to rok 2013. Mhm. W takim razie wynik 6 do 7, które? Jeśli dobrze liczę, prawda? Bowiem chyba tak, 4, bo 6, szliśmy tak. Na remis i a, teraz tak, tak, 2-13. W takim razie jest 6-7 i my jedziemy do rundy 7, tym razem z Premier League do Serie A. Matteo Darmian do Parmy. Myślę, że dość łatwy przykład. No, zdecydowanie. Ulubiony Matteo Darmian.
Człowiek, który nie ma żadnych zalet. Człowiek, który nie ma nominalnej pozycji na boisku. Nie no, w sumie. Ma dwie, ale... Nie, tego akurat jestem pewien. Ja również. Okej, okay, powiedzcie w takim razie, co macie, jeśli pokazaliście. Ja już właśnie w tym momencie pokazuję. Może Kasper, że to twoje podwórko. United 2019 rok. United 2019. Czyli macie to samo, czyli macie obaj po dwa punkty. Ja już sobie zapisuję i przechodzimy do rundy ósmej. W rundzie numer 8 Michael Richards do Fiorentiny. On tak, bo on z City odchodził do tej do Fiorentiny. Też mogę pokazać od razu. Bo jestem tego praktycznie pewien. Okej. Okay. Jak coś mogę tylko nie powiedzieć, że to nie był transfer definitywny, wiadomo, to było wypożyczenie, więc... Tak. Mogę to potwierdzić. Już też pokazuję. To był Manchester City 2014. Dałem dokładnie to samo. I obaj macie w takim razie znowu po dwa punkty. Wciąż jest ta różnica jednego punktu na korzyść Kacpra. Zostało do końca 4 rundy zostały i my przechodzimy właśnie do... A ile, ale liczenie. Trafiliśmy, bo cię nie usłyszałem. Tak, tak, trafiliśmy. Trafiliście, tak właściwie. No. Ale jak nam pięknie idą transfery z XXI wieku. Już wam wysyłam. Ben Wilmot do Udinese. I to myślę, że jeśli dobrze skojarzycie, to też nie powinno wam sprawić problemu. Może być gorzej trochę z rokiem. Jakaś podpowiedź? Coś tego jest? Było to wypożyczenie. No to miało nie być wypożyczeń. Ludzie. Miało nie być? No to przed chwilą no. Przecież miałeś wypożyczenie, na którym no zdobyłeś dwa punkty. Póki co masz 100% win ratio na wypożyczeniach. No to ładnie. Ja próbuję sobie przypomnieć, kiedy on był w Udinese, bo ja to pamiętam, cholera. Ale powiem tak, czy jesteście pewni, w sensie, czy znacie klub? O tak, powiem. No i nie. Klubu to jestem, ja jestem w 100%. No wydaje mi się, pewien że klub. Pewien klubu. Też jest taki tylko... do zgadnięcia. A chyba mi się wydaje, że wcześniej, bo on jeszcze teraz. Swansea pyka. Nie, ja pokazuję tak, ja u mnie pusta kartka, ja nie wiem. Rodzina pod co, panie Janku? No. To jeszcze raz tu rzucę. Ja dałem Watford 2018 rok. Jeden punkt, bo się pomyliłeś o rok, to był 2019. O, patrz, ja myślałem, razie... że Swansea grał. Przecież, jakie inne transfery są robione na linii... z Udinese do Ligi Angielskiej. No dlatego się zdziwiłem właśnie, że nie wpadłeś Jezu, na to. Nie, ale to jest, wiesz, to jest taka pustka totalna, nie wiem. No mi teraz jest łatwo mówić, bo prowadzę ten quiz, nawet nie jak go robiłem, więc runda 10. Nie uwierzycie, ale znowu mamy wypożyczenie. Nathaniel Chalobah do Napoli. On chyba dużej kariery nie zrobił. Znaczy z jakiego klubu to... On więzadła zerwał. Z 2 lata temu chyba. Albo z 3. Więc trochę peszek miał. Świta mi rok, więc od razu pokazuję. Ja dałem, że to jest Chelsea i rok 2015. A ja dałem 14 rok, ale też Chelsea. W takim razie wynik 12 do 13, bowiem było to Chelsea. Była to Chelsea, Jezu, nie umiem się wysłowić. 2015. Dwie rundy do końca. Dobrze kojarzyłem. Sytuacja jest napięta i przechodzimy dalej. Tym razem transfer definitywny. Danilo do Juventusu. Myślę, że też dość proste. No to ja już pokażę. Ja również mogę pokazać. No to chyba macie to samo, strzelnik, będziecie mieć obaj dobrze, możecie przeczytać. Tak, Manchester City 2019. Dokładnie. Dokładnie tak, plus 2 punkty na wasze konto, czyli 14 do 15 i runda ostatnia. A w rundzie ostatniej, no nie wiem czemu Olek przygotował tak łatwe na ostatnią rundę, chociaż czy łatwe? Powiem tak, wydaje mi się, że klub tak, ale gorzej może być z rokiem. Juan Cuadrado do Juventusu. To jest jeden z tych transferów, o których istnieniu się kompletnie nie pamięta. Znaczy o tym, że one zaszły, tak nie powiedziałem.
Ja pamiętam ten transfer, bo jak nałogowo grałem FIFA 15 i miałem dwa składy, miałem skład z Serie A i miałem skład z Premier League, to właśnie miałem Cuadrado na prawym skrzydle i tu, i tu. Że miałem dwie karty, żeby mieć kartę z Fiorentiny i kartę z tego klubu, o którym pewnie myślimy. No, tylko teraz kiedy on tam wrócił do tego, znaczy wrócił do Włoch. Dobra, ja mogę pokazać. Będzie tak, bo on chyba w styczniu przechodził powrotem. I co macie? Powiedzcie. Chelsea 2015. A 1-16. A więc remis, bo była to Chelsea 2015. Pamiętałem, bo Mourinho go ściągnął na pół roku, Cuadrado się totalnie nie sprawdził i od razu kupiło go też, Juve przy te zaprobacie, kurwa, Fiesole z Fiorentiny. Dać trochę podpowiedź właśnie z tą FIFą. Ja miałem wątpliwości, ja myślałem właśnie, że on w styczniu wracał, że on rok spędził w Londynie, ale... Nie, tylko pół roku, bo jego epizod w Anglii był totalną pomyłką. Generalnie on i Filipe Luis to są dwa takie w Chelsea takie transfery, tak. Że nie wiem, ja naprawdę bym, jakby ktoś się mnie spytał, czy nie w Chelsea grać, ja może bym nawet nie odpowiedział. Znaczy nie, najbardziej flagowy transfer z Włoch do Chelsea, który się nie sprawdzi, to był Andrii Szewczenko, ale no to już... No, na no, Szewczence to pamiętasz, chociaż a Cuadrado i Luis, no tak. To co oni zrobili właściwie. Jak mógłbym zapomnieć? No to co, kończymy quiz wynikiem 16-16. Przyjacielski remis, oczekujcie jeszcze jednego filmu kolaboracyjnego na naszym kanale, a póki co się z wami żegnamy. To byłoby na tyle. Ciao. Ciao. Ciao.